Witam wszystkich w filmie, w którym gram w haka Pokémon, w którym odbywają się wydarzenia z Pokémon Emerald, tylko że z perspektywy Wally'ego. Jako, że jestem Wally'im, to będę grał tylko jego Pokémonami, zostawcie łapkę w górę, suba i zapraszam. Gra zaczyna się w Petalburg City, w domu mojego wujka. Od razu poszedłem do gymu, gdzie był Norman i chciałem złapać swojego pierwszego Pokémona, więc przyszedł Brendan, który mi w tym pomógł. Pochwaliłem się wujkowi moim nowo złapanym Pokémonem i przeteleportowałem się do domu mojej matki w Verdantar w City. Poszedłem do znajdującej się obok jaskini, gdzie dzięki mocom mojej Ralts zniszczyłem kamień blokujący drogę jakiejś parze, a w zamian za pomoc dostałem Roselię. W drodze do Rustboro znalazłem i złapałem Skitty, a gdy tam doszedłem, to od razu poszedłem na liderkę. Wszystkie walki o odznakę w tej grze mogą się odbywać jako podwójna walka albo pojedyncza, ale ja będę grał zawsze podwójne. Pokonałem liderkę tak naprawdę samą Roselią i poszedłem w stronę Mauvale City, ale po drodze w Daker członek teamu Aqua ukradł stamtąd Pikachu, więc bezproblemowo go pokonałem, ratując go i okazało się, że był to Pokémon lidera Watsona, na którego właśnie idę i w zamian za pomoc dostałem od niego magnet. Doszedłem do Mauvale, gdzie przed gymem czekał na mnie mój wujek i nie był pewien, czy powinienem walczyć z liderem, bo się o mnie martwi, ale pojawił się Brendan i żeby mu udowodnić, że jestem dobrym trenerem, bez problemu wygrałem z nim walkę, przez co pozwolił mi pójść na lidera. Przed tym ewoluowałem jeszcze Ralts w Kirlię i teraz na niego poszedłem. Zacząłem Roselią i Kirlią na Voltorba i Chincho. Uderzyłem z Confusion Voltorba, a Chincho zwanshotowałem Magical Leafem, za którego wszedł Magnemite. Potem użyłem Double Team Kirlią, a Voltorba dobiłem Magical Leafem, za którego wszedł Manectric. Obiłem go z Confusion i Magical Leaf, a w następnej turze dobiłem go tymi samymi atakami i wszedł za niego Pikachu. Potem Kirlia padła, nie robiąc nic, więc wystawiłem za nią Skitty, która też dostała one-shota, a na Magnemite'a użyłem Leech Seed i skończyłem walkę samą Roselią, spamując Mega Drain. Po walce poznałem Mei, która chce, żebym przyszedł na Route 111, gdzie jest profesor Birch i Steven. Poszedłem tam i po krótkiej i nudnej gadce zostałem sam na sam ze Stevenem, który chciał, żebym oddał jakieś przedmioty kapitanowi w Slateport City, więc jak poprosił, tak zrobiłem, po czym ewoluowałem Kirlię w Gardevoir i poszedłem na liderkę w Lavaridge Town. Zacząłem Gardevoir i Roselią na Numela i Slagmę, one-shotowałem Psychikiem Slagmę, za którego wszedł Ninetales. Numela obiłem trochę Magical Leafem, a moja Roselia dostała one-shota, więc wystawiłem za nią Skitty. W następnej turze obiłem Ninetalesa Psychikiem, a Skitty dostała one-shota, nie robiąc nic. Ale mimo to samej Gardevoir udało się wygrać walkę, spamując Psychic. Po liderce od razu poszedłem po następną odznakę. Zacząłem Gardevoir i Skitim na Linuna i Spindę i przez trzy pierwsze tury uśpiłem przeciwne Pokémony Skitim, a Gardevoir setapowałem Calmindy, aż w końcu była taka silna, że tak naprawdę tylko nią, spamując Psychic, pokonałem wszystkie Pokémony lidera. Po walce znalazłem w Petalburg Woods zagubionego Magnemite'a, więc go wziąłem i poszedłem do Watsona zapytać się, skąd może być ten Magnemite, i powiedział mi, że najprawdopodobniej pochodzi z New Mauvale, a przez to, że niedawno generator prądu został wyłączony, to Magnemite się przestraszył i stamtąd uciekł. Niestety do New Mauvale trzeba popłynąć, a żaden z Pokémonów Wally'ego nie uczy się surfa, więc muszę złapać HM Merrilla. Jak już go złapałem, to popłynąłem na miejsce i spotkałem tam grupkę Magnemite'ów, która rozpoznała znalezionego przeze mnie Magnemite'a, więc im go oddałem i jak odchodziłem, to jeden z nich poszedł za mną i chciał dołączyć do mojej drużyny. Chwilę później ewoluowałem go w Magnetona, doszedłem do Fortress City, gdzie znajduje się mój stary dom, więc poszedłem go zobaczyć. W trakcie tego przyszedł do mnie Swablu, który okazał się moim starym Pokémonem, którego musiałem zostawić przy przeprowadzce, bo nie byłem jeszcze trenerem, ale teraz, skoro już nim jestem, to dołączył do mojej drużyny.
Po czym poszedłem na liderkę. Zacząłem magnetonem i rozelią na Tropiusa i Skarmory. Użyłem Spark na Skarmory i Stun Spore na Tropiusa. Potem użyłem jeszcze raz Spark na Skarmory, ale liderka wyleczyła się do fulla potionem, więc znowu przeżył. A Rozelia dostała one-shota, więc wystawiłem Skitty. Po następnym Sparku Skarmory w końcu padł, a za niego wszedł Pelipper, który dostał double slapem. W kolejnych dwóch turach zone-shotowałem Sparkiem Pelippera i Swellowa, a Skitty użyłem Growl, żeby Tropius nie mógł mi nic zrobić. Za Swellowa weszła Altaria, sparaliżowałem ją Sparkiem, a Skitty znowu użyłem Growl. Potem obiłem mocniej Altarię Sparkiem, a Skitty znowu użyła Growl, po czym padła, więc wystawiłem Gardevoir i spamując Psychic i Spark pokonałem Altarię i Tropiusa. Po odznace poszedłem do Meteor Falls po Moonstone, dzięki któremu mogę ewoluować Skitty w Delcati, po czym doszedłem do Moss Deep City, ewoluowałem Swablu w Altarię i poszedłem na gym. Zacząłem magnetonem i Altarią na Claydola i Zatu. Zwanshotowałem Zatu Thunderboltem, za którego wszedł Solrock, a Claydola uśpiłem Singiem. W dwóch następnych turach pokonałem Solrocka, za którego wszedł Alakazam, a Altarią użyłem dwa razy Dragon's Dance. W następnych dwóch turach uderzyłem Alakazama Thunderboltem, po czym mój magneton padł, więc wystawiłem za niego Rozelię, a Altarią użyłem znowu dwa razy Dragon's Dance i teraz już była taka setupowana, że bezproblemowo wygrałem nią walkę. Potem dopłynąłem do Sutopolis City, gdzie przed gymem czekał na mnie Steven i powiedział, że potrzebuje pomocy w podwodnej jaskini na drodze 127. Popłynąłem tam i byli tam Team Aqua, którzy chcieli wysadzić wejście do tej jaskini i coś tam zrobić. Ja zawalczyłem z ich przywódcą Archim i wygrałem, ale Steven niestety nie dał rady z 9 grantami, więc musieliśmy się wycofać, po czym poszedłem na gym. Zacząłem Rozelią i Magnetonem na Whiskasha i Luvdiska. Zwanshotowałem Whiskasha Magical Leafem, a za niego wszedł Walrein, który dostał Thunderboltem. Potem lider wyleczył Walraina Hyper Potionem, ale i tak padł na Thunderbolta i Magical Leafa, a za niego wszedł Crowdant. W następnej turze zwanshotowałem go Magical Leafem i wszedł za niego Milotic, a Luvdiska też pokonałem na hita Thunderboltem i za niego weszła Kingdra. Użyłem na nią Thunderbolt i Magical Leaf, ale przeżyła, a Magneton dostał one-shota Hydro Pumpem, więc wystawiłem za niego Gardevoir. W następnych dwóch turach pokonałem Kingdra Psychicami i Magical Leafem i został tylko Milotic, który padł też na Psychica i Magical Leafa. Po odznace poleciałem do Delford Town i przed jaskinią czekał Brawly, czyli lider tamtego miasta, który zauważył, że Team Magma coś kombinuje w jaskini, więc postanowiłem mu pomóc. Szybko ich stamtąd przegoniliśmy, po czym zawalczyłem z Brawlym. Zacząłem Rozelią i Gardevoir na Heracrossa i Medichama. Zwanshotowałem Heracrossa, a za niego wszedł Blaziken. Sparaliżowałem Medichama, a Blaziken też padł na hita i wszedł za niego Machamp. W następnych dwóch turach Rozelią sparaliżowałem i obiłem Machampa, a Medichama pokonałem i wszedł za niego Hariyama. Zwanshotowałem go Psychikiem i wszedł za niego Breloom, a moja Gardevoir padła na hita od Kroszczopa, więc wystawiłem Altarię i w następnych dwóch turach dwoma Gigadrainami pokonałem Machampa, a Flyem zwanshotowałem Breluma. I teraz poszedłem na ligę. Pierwszy jest Sydney, zacząłem magnetonem na Mightyenę i zwanshotowałem go krytycznym Thunderboltem. Drugi był Sharpedo, który też padł na hita. Trzeci Crowdant, który skończył tak samo jak poprzednie Pokémony. Przedostatni był Shiftry, który padł na jednego Flya Altarii. A ostatni był Absol, więc wystawiłem Rozelię, która pokonała go dwoma Magical Leafami. Druga jest Phoebe, zacząłem magnetonem na Dusclopsa i pokonałem go dwoma Thunderboltami. Drugi był też Dusclops, więc zmieniłem na Rozelię, która nie dała rady z nim wygrać, ale zostawiła mu bardzo mało HP, więc wystawiłem Gardevoir, która dobiła go Psychikami. Trzeci był Shedinja, który padł na Aerial Ace'a Altarii. Przedostatni był Sableye, więc wystawiłem magnetona, który pokonał go trzema Thunderboltami. A ostatnia była Banette, to wystawiłem Gardevoir, która obiła ją Psychikiem i padła, więc wystawiłem Altarię, która dobiła ją Aerial Ace'em. Trzecia jest Glacia, zacząłem Gardevoir na Walraina, uśpiłem go i pokonałem dwoma Dream Eaterami. Drugi był Glalie, więc wystawiłem Delcati, której po krótkim spamowaniu Sing i Strength udało się go pokonać.
Trzecia była Starmie, więc wystawiłem Roselię, której po Psychiku zostało 3 HP, a ona zwanshotowała przeciwnego Pokemona Gigadrainem. Przedostatni był Golduck, który padł na 2 Gigadrainy, a ostatni był Walrein i nie wiem czemu spróbowałem go sparaliżować, przez to Roselia padła, ale wystawiłem Gardevoir i na spokojnie skończyłem walkę. Czwarty jest Drake, zacząłem Magnetonem i zmanshotowałem Gyaradosa. Drugi był Salamence, wystawiłem Gardevoir, uśpiłem go i użyłem 2 Calm Mindy, po czym zmanshotowałem go Dream Eaterem. Potem był Flygon, który padł na jednego Psychika. Kolejna była Altaria, którą uśpiłem i chciałem użyć Dream Eater, ale zmienił na Kingdre, która pokonała moją Gardevoir. Wystawiłem Magnetona, który pokonał ją 2 Thunderboltami. I ostatnia została Altaria, która padła też na 2 Thunderbolty. I został tylko champion, czyli Brendan. Zacząłem Magnetonem na Shiftriego i po jednym Thunderbolcie zmienił na Camerupta, więc ja zmieniłem na Altarię. Uśpiłem go i użyłem 4 razy Dragon's Dance, po czym zwanshotowałem go Aerial Ace'em. I tak samo skończyły jego następne 3 Pokemony, aż w końcu wystawił Dusclopsa, który nie dostał one-shota i mnie dobił. Wystawiłem Gardevoir, od której padł na Psychika, a ostatni był Swampert, który padł na Hita od Roselii. I tak zostałem czempionem.